Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem przewodniczącego klubu, pana posła Mariusza Błaszczaka, a także szefa parlamentarnego zespołu, pana ministra Antoniego Macierewicza. Będziemy dzisiaj mówić o czymś, co od rana stało się widoczne gołym okiem, a właściwie usłyszane uchem, bo było w radiu, a więc o widocznej, jednoznacznej i ostatecznej chyba, mam nadzieję, przynajmniej jak tak patrzę na Państwa miny, to też Państwo się ze mną zgadzają, kompromitacji zespołu i pana Macieja Laska, który tym, co dziś powiedział, pokazał, że utrzymywanie dalej jego i jego ekspertów jest po prostu tylko i wyłącznie obciążeniem budżetowym. Ale żeby dojść do tej konkluzji, to może przedstawimy Państwu dokładnie, na czym polega to rozumowanie. To bardzo proszę, panie ministrze. Nie, pan... A to... Tak? Proszę bardzo, bo najpierw... Dobrze, bardzo chętnie, szanowni państwo, jestem do państwa dyspozycji. Dziękuję za oddanie mi głosu. Jak państwo wiecie, w dniu wczorajszym pan profesor Chris Cieszewski z Georgia University, jednego z największych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i na świecie, wraz z zespołem naukowców, wybitnych analityków, koncentrujących się i specjalizujących się w analizie zdjęć satelitarnych, przedstawił materiał dowodowy, nie hipotezę, nie coś, co wymaga jakiegoś wyjaśnienia, nie sprawa, która musi być zweryfikowana, tylko materiał dowodowy wskazujący na to, że słynna pancerna brzoza, która po dzień dzisiejszy jest fundamentem raportu Millera, była złamana już przed 5 kwietnia 2010 roku i nie miała nic wspólnego i nie mogła mieć nic wspólnego z tragedią smoleńską. No, to była prezentacja, to był materiał dowodowy, który wstrząsnął całym systemem, na którym zbudowane jest kłamstwo smoleńskie. W kancelarii premiera zawrzało i nie mając innych argumentów, rozumiem, że ciężka praca nocna doprowadziła pana Laska po myszkowaniu po internecie do znalezienia jakiegoś zapisu, jakiegoś anonimowego blogera. I znalazł taki zapis blogera i ten zapis blogera od dzisiaj rana jest państwu prezentowany jako materiał dowodowy mający kwestionować pracę najlepszego uniwersytetu na świecie w tej sprawie. No więc jeżeli tak, to proponuję, żebyście państwo jednak wrócili, pan Lasek w podobny sposób wrócił do teorii kopernikańskiej, bo taka jest między relacja między blogerem a pracą naukową, która została nie tylko opatrzona nazwiskami, przeprowadzona przez najwybitniejszych znawców, ale także sprawdzona na innych uniwersytetach, ponieważ ta prezentacja, ten materiał dowodowy był także zaprezentowany w Luizjanie w zeszłym tygodniu i przeszedł dyskusję, otwartą naukową dyskusję, poza oczywiście wczorajszą warszawską. Ale abyście państwo w tej sprawie mieli możliwość sami to raz jeszcze obejrzeć, jutro na posiedzeniu zespołu o godzinie 12 pan Cieszewski pokaże sekunda po sekundzie, minuta po minucie, obrazek po obrazku i dowód po dowodzie, abyście mogli sami to sprawdzić, no i aby zespół parlamentarny mógł też dopytać w tej sprawie. Jest rzeczą niedopuszczalną, naprawdę niedopuszczalną, żeby rządowi urzędnicy, ludzie, którzy są opłacani z naszych pieniędzy, sięgali po jakieś zdjęcia czy wywody blogerów, ludzi anonimowych, których nazwisk nie znamy i wprowadzali państwa w błąd, opierając się o autorytet kancelarii premiera, prezesa Rady Ministrów. No to są rzeczy zupełnie niedopuszczalne na całym świecie. Tak dyskusja naukowa nie może być prowadzona. Tak tylko raport Millera był pisany. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wysnuwamy z tego jeden wniosek zasadniczy. Zespół doradców premiera Tuska z Maciejem Laskiem na czele powinien być rozwiązany. Jak mogliśmy przeczytać w prasie, koszty działalności tego zespołu, wynagrodzenia dla samych panów zasiadających w tym zespole przekraczają 30 tysięcy złotych miesięcznie, nie mówiąc już o przecież obsłudze
sekretarskiej, o tym, że ci panowie pewnie zajmują gabinety w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pewnie mają samochody służbowe i telefony. Same wynagrodzenia to kwota ponad 30 tysięcy złotych miesięcznie. A ci panowie nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, który z nich był na miejscu katastrofy i mierzył brzozę. Bo przecież, jak państwo doskonale wiecie, sami to przyznali, że wysokość tej brzozy, niby złamanej 10 kwietnia 2010 roku, była różna, zmieniała się. A więc który z tych panów był? Na pewno nie pan Lasek, bo pan Lasek, jak się okazało, po wielu, wielu miesiącach na miejscu katastrofy nie był. Nie odpowiedzieli pan Lasek i jego współpracownicy, który z tych panów zidentyfikował głos generała, rzekomy głos generała Błasika w kokpicie samolotu. Nie odpowiedzieli, nie wiedzą, nie wiedzą, który to z panów właśnie podjął się tej identyfikacji. A więc ci panowie jedynie wykorzystują instytucje państwa polskiego, a służą rządzącym do uprawiania propagandy. Zwrócimy się do premiera Tuska z wnioskiem o to, żeby zespół rozwiązał, a żeby pieniądze, które pochodzą na utrzymanie tego zespołu, przeznaczył na jakiś dobry cel. Chociażby w Warszawie działa od roku 1926 Instytut Lotnictwa, a więc instytucja zajmująca się badaniem zarówno nowoczesnych form rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących samolotów, ale także generalnie lotnictwem. A jest to jeden z celów, na który można by te pieniądze przeznaczyć. A więc, panie premierze, odwagi, odwagi. Trzeba powołać na nowo Komisję do spraw badania wypadków lotniczych, bo są nowe okoliczności w sprawie, a zaprzestać się należy uprawiania propagandy, bo ta propaganda niczemu dobremu nie służy. Szanowni państwo, no reasumując, wniosek tu jest prosty i dość oczywisty. Po jednej stronie mamy naukowców, dwa dni konferencji, referaty, które zostały według określonego wzoru naukowego przygotowane, są do państwa dyspozycji wglądu, referaty naukowe, które przeszły naukowe sito. W tej sprawie, w sprawie pana profesora Ciszewskiego, mamy także nazwiska ludzi, którzy pomagali, którzy weryfikowali odczytanie tych zdjęć, a po drugiej stronie mamy blogera, na którego powołuje się pan Lasek, a jak wam bloger nie wystarczy, mówi do tych, którzy cały czas wierzą, bo to jest tylko ślepa wiara niepodparta żadnymi argumentami w tą brzozę, to słuchajcie, no to jeszcze taki jeden Rosjanin był, co jest właścicielem tej działki i on nam powiedział, że ona tam stała. Jeśli w wymiarze państwowym, i tu już kończę żartować, zespół, który reprezentuje polskiego premiera w tej największej tragedii, to jest uchwała Sejmu i Senatu, która była wspólną uchwałą, największej tragedii od II wojny światowej. Człowiek, który ma to wyjaśniać, mówi, że pan mu powiedział, że tam stała, to naprawdę, to kończ waś wstydu oszczędź. Bardzo. Ja chciałbym do tego jeszcze tylko dodać jedną rzecz, dlatego, bo on rzeczywiście powiedział mu, że tam stała, ale przedtem w wywiadzie dla naszego dziennika ze stycznia 2011 roku, w wywiadzie dla pana Falkowskiego, powiedział, że ona tam nie stała, bo to mała, cieniutka brzuska, którą on widział i została zupełnie już wycięta przez, doszczętu wycięta przez służbę lotniskową, więc w ogóle chodzi o coś zupełnie innego. Ci ludzie nawet nie przeprowadzili weryfikacji zeznań swoich świadków. To w ogóle w żaden sposób nie jest udokumentowane procesowo. Oni coś słyszeli, gdzieś słyszeli, coś może ktoś mruknął, ale nie mają żadnego materiału dowodowego. Bardzo proszę, mamy pytania. Karna Lewicka, TVP Info. Panie rzeczniku, ja chciałabym najpierw zaprotestować przeciwko tej początkowej supozycji, bo ja bym wolała, żeby pan z mojej miny nie wnioskował, czy ja się zgadzam z jakąś pana tezą, czy ja się nie zgadzam. Dobrze, wnioskowałem z większości min na sali, z pani to nie. Tak ogólnie większość. Koledzy się przyłączają do mojego apelu. Czyli koleżanka. Koleżanka. Jednak, no dobrze, to możemy mieć różne zdania w sprawie pana Laska. Niektórzy go będą bronić do końca, niektórzy będą uważać, że można go krytykować. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie manipulować się. Dobrze, proszę. Pewnymi rzeczami. Pytanie. A teraz moje pytania. Chodzi mi o tę brzozę, która miała nie istnieć już 10 kwietnia, bo... Nie, istnieć, tylko położona. Tylko w połowie. Tylko w części. Tylko, że ale już nie miała, mamy, tylko już mamy... tak wykazał zespół naukowców z Georgia Jeżeli pan pozwoli, panie przewodniczący, proszę. To jest odpowiedź komisji Laska, że na tym zdjęciu, na
nastąpiła pomyłka, to znaczy pomylił się pan profesor Cieszewski i pomylił tę brzozę, która miała być rzekomo już ścięta, położona, z workami na śmieci, które właściciel działki tam ustawił. To znaczy na powiększeniu tego zdjęcia widać, że ten punkt, o którym mówimy, to nie kwestia brzozy, tylko worka na śmieci. No niestety jest inaczej. Pani powtarza za panem Laskiem, a pan Lasek właśnie powtarza za blogerem, nie mając żadnego materiału dowodowego i do tego prokurator jeszcze... Prokurator SRM też o tym mówi, że no, to też worki na jakby, śmieci. Ja bym powiedział tak, że ja bardzo cenię wysoko pana prokuratora Andrzeja Seremeta. Mam do niego bardzo, dla niego bardzo duży szacunek, ale myślę, że on jednak korzysta z materiałów ludzi, którzy mu to przygotowują i nie składam na karb jego błędu nietrafnych wypowiedzi. Za to inaczej jest oczywiście z panem Maciejem Laskiem, który był wiceprzewodniczącym komisji badającej tę tragedię, jednego z zespołów komisji, chyba nie mylę się, komisji technicznej, w związku z tym on musi być kompetentny. Cały ten sąd, jak pani wie, myślę, że pani to świetnie wie, zwłaszcza po dzisiejszym dniu, po tej konferencji prasowej, jest oparty nie na jakimkolwiek badaniu pana Laska. Wtedy, dzisiaj, wczoraj, tylko na blogerze. On to znalazł w internecie. To jest opinia blogera, nie posiadająca żadnego wywodu. Gdyby zaś pani, nie mówię już o panu Lasku, bo nie wierzę, żeby on sobie zadał tyle trudu, ale pani wzięła to zdjęcie, to by pani zobaczyła, że nie mogło być żadnej pomyłki z żadnymi workami. Nie mogło być, bo worki, te, o których mowa, ze śmieciami, leżą na prawo od pnia brzozy, a prawdziwy kształt brzozy jest na lewo od tego miejsca. W związku z tym takiej pomyłki być nie mogło. To po prostu, dopytam, kto w takim razie... Jeżeli można, ja tylko chcę dokończyć. Znaczy, proszę państwa, raz jeszcze chcę powiedzieć, macie z jednej strony stanowisko jednego z największych uniwersytetów na świecie i najbardziej kompetentnych ich naukowców, z drugiej strony macie stanowisko blogera i ja rozumiem, że silną wolę polityczną kłamstwa ludzi biorących pieniądze od pana premiera. No to rozumiem, ale no, zważmy te argumenty, zważmy. To nie jest chyba stanowisko Uniwersytetu of Georgia, tylko pana profesora Cieszewskiego, tak? Jest trochę inaczej w tym wypadku akurat. W tym wypadku akurat jest trochę inaczej. W tym wypadku jest tak, że to jest praca, której nie robił sam pan profesor Cieszewski, tylko cały zespół naukowców tego uniwersytetu i to jest nazwiska są oficjalne stanowisko. Jeśli można, ja... To jest ich oficjalne stanowisko. To nie jest kwestia jednego badacza, który robił na własną rękę jakieś badania. To jest kwestia pracowni, pracowni tego uniwersytetu, która była weryfikowana, praca, która była weryfikowana na konferencjach międzynarodowych w Stanach Zjednoczonych, także wśród innych uniwersytetów. To nie jest tak, proszę państwa. To jeszcze chciałabym zapytać o tylko bym dodał, jeśli żebyście mieli tego świadomość. I to są naukowcy na najwyższej klasie Stanów Zjednoczonych, którzy są współautorami tego materiału. Ja dodam, bo pani przypomniała, pani redaktor prokuratora i jego wypowiedź, wywiad i wypowiedź, on ostatnio miał dwie takie aktywności medialne, w sprawie, że on, prawda, zaprzecza, bo ma jakieś super inne zdjęcia. Karty na stół, proszę je pokazać. Tutaj mamy karty na stole, jest pan profesor, są zdjęcia. Jeśli pan prokurator ma inne, proszę je pokazać, ale też jeśli fachowość prokuratora Seremeta i jego biegłych się ocenia, no to jest cytat z jego wywiadu dla Notabene zresztą, co ciekawe, Gazety Wyborczej, który mówi o tym słynnym już drzewie złamanym z elementami samolotu, który ostatnio robi furorę, bo to jest ten dowód Laska, że to jest w ogóle to jest to. No i on mówi o tym drzewie, mówi tak, że po badaniach, które trwają, ich efektem ma być stwierdzenie, czy znalezione na brzozie fragmenty, które jak zakładamy są fragmentami samolotu, rzeczywiście pochodzą z niego. Oni po 3,5 roku od katastrofy nawet nie wiedzą, czy to są fragmenty w ogóle samolotu, a w szczególności tu polewa. No to o czym my mówimy? Ba, nie wiemy nawet, kto te fragmenty znalazł, gdzie je przechowywano, skąd je pan Seremet ma. Nic nie wiemy na tych o tych fragmentach, poza jednym, to przy okazji. Poza tym, że już 13 kwietnia ich tam nie było, bo dysponujemy zdjęciami, które pokazują, że 13 kwietnia nie było żadnych fragmentów na tej brzozie. Obawiam się, że polscy prokuratorzy zostali wprowadzeni w mistyfikację po prostu.
To teraz jeszcze dwa pytania dotyczące pana osoby, panie przewodniczący. Może najpierw wypowiedź pana Pawła Deresza, który powiedział, zarzucił panu cynizm polityczny albo szaleństwo. Poprosiłabym o komentarz do tego zarzutu, a także do zarzutu, który formułuje poseł Artur Dębski z twojego ruchu, który powiedział, że jeżeli chodzi o sprawę WSI, to istnieje takie prawdopodobieństwo, że pan pracował na rzecz obcego wywiadu. Dziękuję. A jeżeli chodzi o drugą kwestię, to bardzo chętnie zróbmy osobną konferencję prasową i wtedy się ustosunkuję do tych wynikających po prostu z naiwności i niekompetencji słów tego pana posła, który nic nie wie o działalności na szkodę państwa polskiego wojskowych służb informacyjnych. I można by tylko przywołać tutaj wypowiedź ówczesnego przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych, pana posła Miodowicza, który powiedział, że była to agentura sowiecka najbardziej groźna, a dzisiaj strasząca Polaków jak upiór z Luwru. To są jego słowa z 2004 roku. Dedykuję to tym wszystkim, którzy próbują bronić wojskowych służb informacyjnych. Niech jednak, a są to ludzie, którzy zdaje się powołują się równocześnie na autorytet pana posła Miodowicza, tak kiedyś słyszałem, więc niech po prostu cokolwiek o tym poznają, niech się tego nauczą i wtedy będziemy o tym rozmawiali. Może to jest dobry kontekst, żeby też powiedzieć, że na argumenty tak sformułowane pana Deresza nie będę odpowiadał. Bardzo proszę, redaktor Agata Adamek. Ja jednak, panowie, pytanie dotyczące listu pana Deresza, który jest wdowcem po jednej z ofiar katastrofy smoleńskiej, a więc uważa, że ma prawo w tej sprawie wystąpić. I pisze list do marszałek Sejmu, w którym pisze między innymi, cytuję: najwyższy czas położyć kres działaniom ludzi żerujących bez najmniejszych skrupułów na smoleńskiej katastrofie. Jak pan się do tego odnosi? To jest o panu, panie pośle. Dobrze, jeżeli państwo jednak chcecie, żebym odpowiedział, chciałem uniknąć tej odpowiedzi, ale i ustosunkowania się do tego, dlatego, bo uważam, że polemizowanie czy też odnoszenie się publiczne do stanowiska osób, które straciły na bliższych, jest rzeczą, która nie powinna mieć miejsca. Ale jeżeli państwo do tego mnie chcecie zobowiązać, to powiem tak. Rozumiem ból pana Deresza, ale chciałbym, żeby pan Deresz spojrzał na ból innych osób, które straciły tam swoich najbliższych. Myślę, że byłoby dobrze, gdyby pan Deresz, także pani, także wszyscy państwo, wszyscy, którzy nas słuchacie, a przede wszystkim pan premier Donald Tusk, bo do niego kieruję te słowa w szczególności, spojrzał i wczuł się w ból pani generałowej Błasik i jej dzieci, którzy od dwóch i pół lat czytają w oficjalnym urzędowym stanowisku Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzonym i podpisanym przez premiera Rzeczpospolitej Donalda Tuska, zaaprobowanym, powtarzanym w milionach wypowiedzi na całym świecie, gdziekolwiek by oni się znaleźli, czy jadą do Stanów Zjednoczonych, czy jadą do Francji, czy jadą do Kanady, czy do Niemiec, czy rozmawiają z byłymi dowódcami lotniczymi NATO, wszędzie im pokazują raport Millera, w którym jest napisane, że to generał Błasik w istocie dowodził w tym tragicznym momencie, kiedy doszło do katastrofy. To on wprowadzał pilotów w błąd, to on wymuszał na nich lądowanie, to on im mówił, nic nie widać, a potem dyktował im wysokości schodzenia. I tak jest po dzień dzisiejszy. Proszę państwa, raport pana Millera to jest lipiec 2011 roku. Wtedy, kiedy został opublikowany, było już znane, wrzesień 2011 roku opublikowany został raport Instytutu Ekspertyz Sądowych. Wiadomo było, że on będzie wtedy opublikowany. To jest od września 2011 roku do dzisiaj, do października. 2013 roku minęły ponad 2 lata. Przez te 2 lata pani generałowa i jej dzieci przez cały czas spotykają się z zarzutami. Przecież gdyby to była nieprawda, to na pewno wasz premier by to zmienił. Przecież gdyby to było kłamstwo, gdyby ten
To straszliwe oskarżenie wobec sił zbrojnych, wobec waszego ojca było kłamliwe, no to przecież byłaby powołana komisja wypadków lotniczych, lotnictwa państwowego. Generał, dowódca polskich sił zbrojnych. Nie jest możliwe, żeby państwo polskie samo chciało oskarżać swojego dowódcę, który straszliwie zginął. Człowiek zginął i go autorytet państwowy oskarża. Czy my nie mamy obowiązku dochodzić do prawdy w takiej sytuacji, jeżeli premier tego nie chce? Ja uważam, że mamy i będziemy to robili. Bardzo proszę, pan redaktor. Łukasz Konarski, Radio Z. Ja bym chciał zmienić temat i zapytać o izolację niebezpiecznych przestępców. Czy państwo jako klub zmienili zdanie w tej sprawie, czy poprą tą ustawę? I też chciałbym od razu dopytać, bo minister sprawiedliwości na pytanie o to, czy ta ustawa jest zgodna z konstytucją i czy się nie obawia, że Trybunał może ją zakwestionować, powiedział, że jeżeli tak będzie, że Trybunał zakwestionuje, to on się poda do dymisji, bo bierze odpowiedzialność za tą ustawę. Naszym zdaniem ta ustawa jest niezbędna, bo to jest realne zagrożenie. Bandyci, którzy wyjdą na wolność, którzy mieli zasądzoną karę śmierci, zamienioną później na 25 lat więzienia, to jest realne zagrożenie bezpieczeństwa obywateli naszego kraju. Mamy uwagi co do sformułowań zawartych w tej ustawie. Złożyliśmy poprawki. Te poprawki zostały odrzucone, chociaż jeszcze jesteśmy przed głosowaniem. Zobaczymy, jakie będzie ostateczne zdanie większości sejmowej. Z całą pewnością nie zagłosujemy przeciwko tej ustawie. A co do słów ministra? Co do słów ministra, no cóż, my uważamy, że taka regulacja jest niezbędna, a problem bierze się stąd, że ponad 20 lat temu wprowadzono amnestię. Problem bierze się stąd, że w kodeksie karnym, polskim kodeksie karnym nie ma kary śmierci. Ona powinna być i powinna być orzekana w sprawach tych, które na to zasługują, czyli w tych najbardziej bestialskich morderstwach. I to jest problem, którego ta ustawa nie zmieni, ale może zapewnić bezpieczeństwo obywatelom naszego kraju. No dobrze, ale ja zapytałem o to, czy minister powiedział, że się poda do dymisji, bo są wiele zastrzeżeń. Pytanie do ministra. No, to no tak, ale jak państwo to komentują? No, uważają, że to jest zgodne, niezgodne? Jak to jest? O tym, czy to jest zgodne, czy niezgodne, zadecyduje pewnie Trybunał Konstytucyjny. Natomiast dla nas nie ulega żadnej wątpliwości, że tego rodzaju ustawa, tego rodzaju przepisy powinny obowiązywać w naszym kraju. Dziękujemy państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy.